Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem oraz pokażę Wam, jak w łatwy i prosty sposób zrobić gnojówkę z mniszka lekarskiego oraz z pokrzyw. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Piszcie w komentarzach, z czego Wy robicie gnojówki dla swoich roślin. Chętnie poczytam, wypróbuję. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak w łatwy sposób zrobić gnojówkę z mniszka lekarskiego. Jak widzicie, ja mniszka zbieram kwiaty wraz z częścią roślin zieloną, po to, aby gnojówka była fajnie intensywna oraz miała dużo składników odżywczych dla roślin, których będziemy podlewać. Zaczynając od tego, co możemy podlewać taką gnojówką z mniszka lekarskiego, to będą wszelkiego rodzaju rośliny takie kwaśnolubne. Przykładowo borówka amerykańska, jagoda kamczacka, może też być to żurawina. Ja też będę podlewała truskawki, ale tylko myślę, że tak z dwa razy akurat tą gnojówką. Jeżeli mówimy o gnojówce z pokrzywy, to ja będę wykonywać ją po prostu z pokrzyw, które są młode i które mam u siebie w ogrodzie. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o pokrzywy, to starajcie się nie zrywać wszystkiego, nie wyrywać z korzeniami, tak aby nie pozbyć się ich całkowicie z ogrodu, tylko żeby mogły sobie odbić później, żebyśmy mieli na kolejne gnojówki. U mnie, jeżeli chodzi o proporcje zarówno gnojówki z mniszka lekarskiego, jak i pokrzyw, to ja mam po prostu takie zwykłe wiaderko, chyba 5-litrowe, do którego daję tych roślin po prostu na maksa. To znaczy ubijam bardzo mocno, daję pełne wiaderko i to będę zalewała wodą, więc u mnie jako takich proporcji żadnych nie ma. Jeżeli Wy chcecie jakieś proporcje, no to polecam na przykład na 10-litrowe wiaderko kilogram na przykład mniszków lub kilogram pokrzyw. Teraz na przełomie maja będzie najlepszy czas na robienie gnojówek, ponieważ rośliny te są piękne, młode, soczyste, pełne witamin i też jest coraz cieplej, więc gnojówki będą się szybciej robiły. Jeżeli mówimy o gnojówce z pokrzyw, to jest taki naturalny środek też do ochrony roślin. Na przykład możemy gnojówkę rozcieńczoną z wodą stosować do zwalczania szkodników, na przykład mszyc czy przędziorków, jeżeli będziemy opryskiwać swoje rośliny właśnie tą gnojówką. W proporcji raczej takiej dość dużej, 1 do 20, może nawet większej, jeżeli macie mocniejsze gnojówki. I do podlewania to ja raczej będę rozcieńczała 1 do 10 i będę podlewała takie pomidory, które lubią mieć dużo składników pokarmowych, pomidory, ogórki. Będę też starała się podlewać krzewy owocowe gnojówką z pokrzyw. Obydwie te gnojówki są bardzo fajne i naturalne, więc jeżeli chcecie, aby Wasze rośliny w ogrodzie pięknie rosły, zarówno krzewy, drzewa, można również takimi preparatami, przykładowo gnojówką z pokrzyw, podlewać rośliny ozdobne, drzewa, krzewy ozdobne. Nie zaleca się stosować gnojówki z pokrzyw do takich roślin jak cebula, czosnek, fasola, czy na przykład jeżeli chodzi o kwiaty, no to wrzosy, azalie. Piszcie w komentarzach, czy Wy w poprzednim roku lub w tym stosowaliście gnojówki z pokrzyw. Jeżeli tak, to jakie efekty to przyniosło? Wiem, że dużą część osób przykładowo stosuje pokrzywy takie świeżo zerwane do użyźnienia gleby pod pomidory, które sadzimy do na przykład tunelów foliowych czy szklarni, a mianowicie zrywają pokrzywy, wkładają je do dołka, przykrywają jakąś 2-centymetrową warstwą ziemi i na to dają pomidory.
Jest to też fajny sposób. Myślę, że na pewno wzmocni pomidory, da im na początek trochę składników pokarmowych. Jeżeli chodzi o czas, w jakim będziemy przygotowywać te gnojówki, to będzie około 2, 3 do nawet 5 tygodni, w zależności od temperatury, jaką będziemy mieli, od tego, ile tych pokrzyw i jak dużo tej gnojówki naraz chcemy zrobić, oraz od takich właśnie ogólnych warunków atmosferycznych. U mnie będą to 3 gnojówki. Jedna to będzie gnojowica, czyli z obornika. U mnie to będzie obornik granulowany, ale jeżeli macie świeży, to też jest to fajny sposób, aby wziąć ten obornik, dać do wiaderka i w tym wiaderku rozmieszać go z wodą i odstawić na właśnie kilka tygodni. Na pewno to będzie śmierdziało najbardziej chyba z tych wszystkich gnojówek. Musicie pamiętać właśnie, że zarówno gnojówka z pokrzyw, jak i mniszka lekarskiego no będą nieładnie pachniały już po tygodniu, po 2. Czym dalej, tym będą gorzej pachniały, więc nie trzymajcie tego zbyt blisko domów, czy na przykład nie trzymajcie też tego raczej w szklarni. U mnie będą zastosowane firanki po to, aby te wszystkie łodygi i pokrzywa, zarówno pokrzywy, jak i mniszka lekarskiego nie pływały po powierzchni wody, żeby później w łatwiejszy sposób można było wyciągnąć tą część płynną, tą gnojówkę, którą stworzymy, żeby było łatwiej później podlewać. Będzie też łatwiej na pewno mieszać, bo będziemy mogli po prostu delikatnie wyciągać z wiaderka całość i zanurzać z powrotem. Musicie pamiętać, że należy dość często właśnie mieszać te gnojówki w momencie i w procesie przygotowywania ich. Najlepiej by było, myślę, że codziennie, ale jeżeli będziecie to robić 2 razy w tygodniu, to myślę, że też nic się nie stanie. Jak widzicie, ja porządnie związałam, ugniotłam i tak będzie to się działo u mnie w takich niedużych wiaderkach. To samo zrobię z pokrzywami, też dam je do takich firanek. Firanki też dajemy na samą górę po to, aby nie zagnieżdżały się w tym owady. I to też jest bardzo fajny sposób, że jeżeli macie firanki lub pokrywki jakieś, to oczywiście będzie to fajnie, jeżeli przykryjecie. Najlepiej by było, żeby to nie było w 100% szczelne, ponieważ musi być dopływ powietrza. Więc najlepsze będą właśnie firanki. U mnie to będą takie zwykłe firanki o dość drobnych oczkach. Nie będę tego zawiązywała na pewno na stałe, bo będę to odkrywała i właśnie mieszała co jakiś czas, więc pamiętajcie o tym. Na koniec będę wlewała wodę. U mnie będzie to woda po prostu zwykła ze studni. Będę wlewała wodę, że tak powiem, do pełna. Nie będę odmierzała, ile to ma być dokładnie litrów. U mnie będzie taka właśnie gnojówka na oko. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale tak jak Wy chcecie robić to prawidłowo i macie takie duże pojemniki 10-litrowe, no to około kilograma masy zielonej, pokrzyw lub czegokolwiek innego, bo tak naprawdę gnojówki możemy robić z wielu różnych rzeczy, nawet z trawy. Więc jeżeli tylko macie tylko trawę, to ja bym zrobiła nawet i z trawy. U mnie będzie też robiona gnojówka na pewno z drożdży, a mianowicie rozpuszczę jedną kostkę drożdży właśnie w około, myślę, że tu 5 litrach wody i też odstawię i też będzie fajnie to działało jako później oprysk na pomidory i też do podlewania pomidorów, więc ja zrobię jeszcze dodatkowo z drożdży. Wy możecie zrobić też na przykład, jeżeli macie z wrotyczu, można również zrobić ze skrzypu polnego, możemy zrobić również
Knajówkę z wrotyczu pospolitego, czosnku czy cebuli. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Piszcie w komentarzach, z czego Wy robicie knajówki i jakie rośliny nimi podlewacie. Cześć!